Tu jest tyle szczęścia dzisiaj, Mikołaja, nie wiem, mam jej jeden prezent. To jest... Popatrz, co... Aha, to jest od cioci Kasi i wujka Jarka. Mikołaj, ale po kolei. Co tu się dzieje? No, aha, a to jest od cioci Uli. W tym momencie mówi kalendarz adwentowy z siebie. Joj, ale masz dużo nowych rzeczy. Ja. Mama nie wie, jak to posprzątać. Mamie zostały kartony. Dotarł do nas nieszczęsny Kenut. Bardzo dziękujemy. Proszę. W ogóle ja nie nagrałam Krzysia, a tak dawno go tutaj nie było. Którego? Małego? No, już nie takiego małego. No, dalej mały. Wyższy od wszystkich. No, mały, mały, a on kurde wyższy. 11 razy oczywiście, od ciebie 15. Ale jak go wyciągnął przez te 2 lata. Właśnie. Widzisz, powiedział, że schudłem, bo ty mnie widzisz codziennie i tego nie widzisz. Ojej. Trzeba szukać pozytywną, Martuś. Pozytywów. But sam zrąbał i kazał nam zapłacić 22,50. Dużo, niedużo, ale nie jest to w porządku. Jak sprzedawca sprzedaje i zrobi błąd, to on ponosi tego koszta, tak? Tak, kochanie. Tak. No i dziękuję bardzo. Ja się co, nie kłócę, że on nie jest butem. My jakbyśmy zrobili błąd, tak jak zrobiliśmy, wysłaliśmy złą książkę, to obciążaliśmy właśnie, kogoś? Nie odebrałem, chyba jest, paczka. No to następnym razem. To co, będziemy obciążać ją, żeby dała, zapłaciła drugi raz za wysyłkę? To nie, no bo to była nasz błąd. Nie, kochanie. No. No dobrze. Olej mówić. Niech se kupi kebaba, niech go przesra. O, jest. Tak, tak. Dobrze, mądrze mówi mój mąż, mądrze. Czkawka cały dzień. A moja siostra też wie, co mówi. No. Wieczorem dostanę czkawki, że to powiedziałam. No. Popłaczę. No mimo, że jest w środku, to trzeba rozkładać i myć. Ja ostatnio jak zamówiłam swetę z Vinted, to dostałam z czyimiś włosami. O. Takimi czarnymi kędziorami. Straszne to było. Umyć to trzeba. O, jest po polsku. Tak kupiliśmy używanego robota kuchennego. Bo uważamy, że 5000 za niego to jest za dużo. Lepsze, że wszyscy teraz szukają, czy można go myć w zmywarce. Znaczy nie samego robota, tylko te mieszadła wszystkie. Moja tak, siostra właśnie, kupiła mi miskę, najbardziej poszukiwaną miskę ever z Pepco. Będzie na piernik. Wszystkie mamy takie same. Moja siostra, mama i ja. Asia kupiła wszystkie, które były w sklepie. Jakbym młody miał swój dom, też byśmy kupiła. Szukałybyśmy w inny Pepco. Nie było innych Pepco, to już było ostatnie możliwe Pepco, które mogłoby to sprzedawać. W przyszłym roku na zapas trzeba kupić. Wesoło, jeszcze nas tylko nie było. No! Nie, ty byłaś! Nie, nie byłam. Nie byłaś? Nie patrzyłam, byłam, ale nie patrzyłam wtedy. Trzeba wziąć jedna w zapasie. No. Krzyś testuje nowy sprzęt. I robimy oczywiście co? Pizzę! I ustawiłem, że będzie się odpowiednia ilość minut wyrabiać i odpowiednia ilość wszystkiego. Co jest to jest? Że możesz tak ustawić. Wiesz, że zostawiasz i nie musisz timer jakiegoś ustawiać, że to jest 3 minuty albo 2 minuty, tylko się robi. Zobaczymy, czy się wyrobi, czy zostanie też na ściankach, jak na nasie. Nasz tak. To było wkurzające. No nasz już jest, wiecie, on służył mega i tak dalej, ale już jest taki... W ogóle on wszystko odpada z niego, także no, zużył się po prostu, ale my też bardzo, bardzo dużo używamy i on się nam sprawdzał rewelacyjnie, ale u nas ten robot szedł praktycznie dzień w dzień i złego słowa na niego nie powiem, bo na to, co on musiał dźwigać, to jest zajebisty, rewelacja. Dwie książki przy nim powstały. Tak, dwie książki, normalnie chyba tą testę zostawimy na pamiątkę, nie? A już tak, wiecie, zaleję żywicą postawimy na półce.
mam sentyment do tej kaszy, no. Kilogramów ciasta do pizzy przerobione. Tak, no. Nieprawdopodobne. Zgadza się. Naprawdę. To już tonach można iść. Tak. Jak węgiel. Zgadza się. W tym ja musiałem patyczkiem, wiesz, ściągać, bo mi się przyklejało. I też zostawiał na dole, no nie? Tak, no bo ona jakby nie dociąga do tego, no. Co było minusem tego, to nie wszystkie te elementy, właściwie praktycznie żadnego elementu, oprócz ubijaka dobitej śmietany, piany i tak dalej, nie można było myć w zmywarce, bo no, dosłownie zszedł z tego kolor, teraz już to odczyściłam, natomiast za każdym razem jak wkładacie do zmywarki, to zostaje taki na palcach czarny nalot po prostu, nie wiem o co chodzi, tak samo jest z mielarką do mięsa, ale tutaj jest ogromny plus, bo ma, bo ona dalej działa, mielarkę do mięsa, blender, mikser na górze, tutaj i wyrobisz ciasto i chleb i wszystko, ubijesz bitą śmietanę, zrobisz każdy krem, biszkop, wszystko, no nie? No wszystko zrobisz, właściwie wszystko ten mikser obsłuży, no a ten w sumie nie ma nic na razie, tylko ma być mocniejszy, zobaczymy jak sobie będzie radził z ciastami drożdżowymi i tak dalej. Mi się mega podoba ta misa wielka. Tak, i trzeba jest dokupić drugą misę, to jest pierwsza i nie musi być indukcyjna ta druga, bo ta jest indukcyjna. Są też misy bezindukcyjne i wtedy, wiesz, po prostu nie da się robić na indukcji, ale są tańsze. Aha, no zobaczymy. Zobaczymy jak to będzie ale działać. Ale druga misa musi być. No musi być, tak naprawdę, bo ja czasami, wiecie, tutaj mam ciasto, a osobno muszę ubić białka i muszę wyciągać i tak mikser ręczny. A tak bym sobie tylko misy przełożyła, więc tutaj chciałam dokupić misę, ale jej po prostu nie znalazłam. Tak samo jak chciałam dokupić hak. I nawet go kupiliśmy, okazało się, że wymiar był zły. I nie możemy znaleźć haka do tej Tessy, no nie? Więc no, są plusy i minusy, jeżeli chodzi o cenę tej Tessy, a tutaj tego nowego robota, Kenuda, to nie ma porównania, bo to kosztuje, ta kosztuje wtedy, jakbyśmy chyba z 4 lata temu ją kupowali, to było 400 zł, teraz chyba jakieś 800, natomiast ten kosztuje 5000 w cenie regularnej, to jest absurd. Wymaga się więcej. Tak, wymagam od niego bardzo dużo. Wymagam Tak, nie zostawia ciasta na ściankach, wymagam, że się nie będzie trząsł, nie będzie się ruszał, nie będzie hałasował jakoś za nadto, nie będzie jęczał podczas pracy. No i zobaczymy jak będzie ciasto wyrobione, wiesz, na pizzę, bo to no, też jest duża kwestia. Inna. Już widzę, że jest trochę inna. Ale teraz sobie włączymy wyrastanie ciasta. No, a z racji, że robimy te książki kucharskie i tych przepisów będzie coraz więcej, to powiem wam, że potrzebowaliśmy po prostu mocniejszego sprzętu, nie? Taki prezent na Mikołajki sobie zrobiliśmy. Osłona przeciwrozpryskowa jest w zmywarce? Tak. A po co aha, żeby się... No połóż ściereczkę. Jak tak. To bez ściereczki? Tak, no ja zawsze robię ze ściereczką. No. Tylko my tutaj damy ściereczkę. Kenudy, nie Kenudy, ściereczkę połóż. Mam nadzieję, że nam nie spłonie. Bawełniana. No, ewentualnie lniana. Czekaj, jest 30 stopni, godzina. Pokazywałaś mi go. Bez mieszania. Ile mogę autek kupować? No tak, to jest prawda. Ale jakąś piżamkę może, bluzę z koparkami, to będzie chyba bardziej. Bo on mi mówi ci, że on nie ściągnie mi tego do łóżka. Moja siostra przyjechała. Nie pozwala mi odpocząć. Patrz ci, co ona robi. Gdzie ona jest? Ten koszyk chce mi tej. Powiedziałam tylko na Mikołajki. Mam posortować zabawki Mikołaja. Nie widzę tego. Nie widzę tego. Tylko nie widzę. Najlepsze jest to, że jak chodziłam w ciąży, to powiedziałam, że tutaj na dole będzie tylko jedna zabawka. Będziemy sobie ściągnąć tylko jedną zabawkę. No i tak jest co jakiś czas jedna zabawka, a potem robi się z tego... Mi się wydaje, że to jest prawda z tym to story. Coś w tym jest, bo to nie jest normalne, że tu jest tyle zabawek. Domek Baba Jagi. No i bez problemu to dojechał? Jak droga? Bez większego problemu. Aha. Na tym moście, kurde, dużym, nie? Facetowi się prawie przede mną samochód zepsuł. A, to korek się zrobił. No i mówię, pomagałem mu, kurde, zepchnąć go jakoś na bok. Aha, ojej. No,
No to miał tata przygody jeszcze. No, jeszcze przygoda była, nie? Już mamy plan z Mikołajem. To jest tapa, muła, nene, duła. To jak ja byłam na tym, na giełdzie, nie? Kupić mu skarpetki. I kłócę się z panem, że muszą być z Jojo. I z Jojo, niech mi pani znajdzie Jojo. Sobie patrzę, Asia. Pani nie wie, co jest to Jojo. Jak baby? Dziękuję. Mimi posie. Co się mówi? Dziękuję. A, dziękuję. Byłbyś się skurwiał. Dawaj, będziesz miał skarpety czarne jak tatuś. Chcesz? Kolor skarpety. Starszy mu się coś z głosem stało. Zakrztusił się, czy co? Nie. Schodzi mu z nosa. Wiesz? Popatrz, tatuś już dzielnie założył skarpety. Niko, gdzie masz skarpety? Dawaj duły, dawaj duły. Mama tu pozdzieliła. Mama tu pozdzieliła. A myśmy zrobili bałagan. Gada mix. Ty idziesz? Tam idziesz. Dobrze. Takie pytanie mam. Zaczęliście już porządki świąteczne? Tu się kitra moja siostra, a ona jest odpowiedzialna za motywację w porządkach. Słuchajcie, zaczęła mi pomagać odnośnie pokoju Mikołaja. Co tu się dzieje? Wszystko składane. Prosiłam ją, żeby też powywalała za małe ubranka w rozmiarze tam 92 i 98 tak osobno odłożyć, bo nie wiem co z nim. Moja siostra jest niezastąpiona i ona jest mistrzem porządku. Uciekła mi teraz. Wydaje mi się, że jak sobie nie radzicie. O, tak wam powiem. Jak sobie nie radzicie z porządkiem, to wystarczy napisać do mojej siostry. Ona z największego bałaganu ogarnie idealny porządek i ład. Jestem w 100% pewna swoich słów i możecie to brać za 100% prawdę, bo nie ma rzeczy, z którą moja siostra sobie nie poradzi, jeżeli chodzi o organizację. Nie ma. 98, ale takie długie się wydają. One są bardzo długie i w ogóle ja muszę spinać. Tak, no bo nie miałam jak mu spiąć, ale muszę jakiś paseczek mu kupić. Nie no, to te spodnie są na niego jeszcze okej. 98 w H&M jest okej, ale pozostałe 98 to średnio. Tak, to jest wszystko okej, bo to kupowałam mu sporo za duże i teraz jest dobre. Przygotowałam go na odpieluchowanie, majteczki są na kupeczce. Tu właśnie są piżamy i to jest mega ważne, bo to jest a zawsze pod ręką. A tu na razie bodziaki, ale je przełożę, bo tutaj na same piżamy. Tylko muszę je ułożyć. Wiesz, że jesteś mistrzem? Potrzebuję tu odkurzać, to są małe. Przyniosę. Ja nie wiem, jemu nie zostaną praktycznie żadne dresy chyba. Muszę na H&M-ie czy tam Sinseju zamówić dresy dla niego. Wszystkiego powyrastało. Amen kaplica. To też chyba będzie małe już, nie? To na razie ułożyłam. Świąteczne dałam na bok, wiesz? Zgadnijcie, co robimy. Skończyły się na pudełka, a to jest nasz magazyn na pudełka. Ile? Tyle, tak przynajmniej. Masz coś więcej, żeby już były? Nie mam tego, gdzie tam położyć. To jeszcze wciągnę trochę. Okay. To co mi się uda? Czekaj już. Czekaj, kochanie.
życiu się nie chciała, żebym na ciebie to spadło, wiesz? Którego Bima chcesz tego? Bant. Proszę. No nie ma pisiu. A pokaż, to jest ten wodny mazak, pokaż. Co mamu się ci przyniesie pisiu, a ty połóż tam na stoliczek, dobra? Ja już idę po pisiu. Jakim cudem ty robisz, że ci jeszcze jakaś półka pusta zostaje, jak ja cały czas kupuję nowe regały, bo nie mam gdzie tego wkładać wszystkiego. Jak to jest? Jak ona to robi? Powiedz mi, powiedz, zdradź tą tajemnicę. Niemożliwe jest. Asia już zrobiła jedną wolną półkę u młodego. Ale ci mówiłem, że mam tutaj w schowku też zrobi wolne. Tak, bo Asia musi nam znaleźć miejsce na Tessę. Asia powiedziała, że ona znajdzie, więc ja jej wierzę. Ja jej ufam. Krzyś pakuje książki i ogląda Psi Patrol. Tak, ja nie wiem skąd się wziął fenomen tego Psiego Patrolu, ale każde dziecko, nawet nie spotykające się z innymi dziećmi, żeby wymienić się, co lubią, a czego nie lubią, i tak kocha Psi Patrol. Nie wiem, wasze dzieci też tak miały, jestem bardzo ciekawa. Może macie jakąś, oglądacie go dłużej i macie informacje albo przemyślenia na temat, skąd się wziął ten fenomen. Mikołaj, wzięłam ci pisiu. Proszę, pisiu, idziesz malować? Co to rysujesz teraz? Musisz pokolorować czapkę. Widzisz? Jak kolorujesz czapkę, to się zmienia kolor. Te kosmetyki Mikołaja są dobre? Tak, ale koloruj, kochanie, tylko po ubrankach. Wiesz? Widzisz, jak się zmienia kolor? Jak malujesz po tym, to się nie zmienia. Wiewiórka tam jest, musisz ją pomalować. Co? I orzeszki. Tak. Pięknie trafiasz w te orzeszki. Tak, ty pomalujesz wodą całą książeczkę. No, kto pomaluje Suli? Bima. Dobrze. Dalej. Jak ty masz tu pięknie. Oj, nawet to i story tam całe. Na górze, bo wiedzieliśmy, że go zgubi, wiesz? Tylko Krzychu jeszcze musi ten jeden koszyk dać. I te lampeczki trzeba wymienić, bo to umyłam, tylko tam trzeba włożyć. Wiesz, że one 2 lata świeciły bez przerwy? 2,5 roku? No, także ja trzeba było włożyć tylko ten. Dwoje. Tak. Twój, tak, możesz się bawić. Zrobiło się więcej miejsca, nie? Mam od pomadki, nie chcę cię ubrudzić. No. Ślicznie. Tylko jeszcze chcę, by Krzychu musi szafkę przestudiować. Mega. Dziękuję ci bardzo. O, jak ładnie poukładane książeczki. I tu mam te takie do układania. Jedno nawet nie rozpakowałam. On to wyciągnie, bo on tu kocha autka robić garaż, ale wiesz? Ale dlatego ja mu to zdałam tutaj, bo on sobie to wyciąga. Ona jest bardzo zakurzona, bo ja nie wiem, czy jej pod... No. Nie wycierałam jej w ogóle, bo nie wiedziałam, czy mogę ją prądem myć. Możesz normalnie wyszorować, bo ja zastanawiam się, czy by jej pod prysznic nie dać i nie zlać. Ale ci długo będzie... No właśnie. Sumie... Nie, no właśnie, to jest ciepło, jak zlejesz. No. Przecież kwiatek szybko schnie. No, w sumie racja. Bo ona jest na miarę pusta, bo ona nic nie ma. Ja tam nie szkłam, bo ona boi się, żeby, wiesz, nie próbował zdjąć, że na niego nie spadła. A ona jest leciutka, dlatego to ona jest fajna tutaj, bo on się bawi. A to jest taki uroczy element tego pokoju. No, bardzo. Miki, na kogo czekamy? Tak. Na świętego Mikołaja, tak! Papa. Tak, on jest papa i przyjedzie, bo Mikołaj był grzeczny cały rok, tak? No, ja już dostałam informację, że sanie lecą. Tak, tu miesza, nie wolno klikać, bo robi się obiadek. Mimi! Będziesz jadł? Super! Jesteś grzeczny? Kocham. Kochasz? Jej, ja też cię kocham. Kocham, mi powiedział. Ja też cię kocham. O! O, buz. A co cię kochasz? Buziak, nie lizu. Pieski robią lizu. Więc proszę. Ho, ho, ho.